Jak Zono od największego Sigmy w internecie stał się po prostu pośmiewiskiem. Oprócz tego sprawdzimy sobie, kim on jest, jakie miał osiągnięcia i wyzwania oraz to, ile na tym wszystkim zarobił. Te kody twórcy dawały popi***one kwoty. Spokojnie. Maciej Zony Zoniuk, rocznik 94, pochodzi z Wrocławia, a w nim ukończył liceum mistrzostwa sportowego numer 1 i Akademię Wychowania Fizycznego. Zna polski, angielski i machetykański. Ma papier na instruktora pływania i trenera personalnego. A swój kanał na YouTubie założył w maju 2011. Pierwszy film na kanale ukazał się w 2015, nazywał się Zjazd na klacie, ale ogólnie nie były to pierwsze treści wrzucane przez Maćka. Powiem przygodę na YouTubie zaczął na kanale Druga Strona Umysłu, na którym wraz ze znajomymi bawili się kamerką, wrzucali takie testy, a już ich trzeci film okazał się wiralem. Ja tak wiesz, zawstydzony, no to biorę tą rękę tak z powrotem. Biorę rozbieg, k***a, z kilometra, jebi w klatę, wy... Co leżysz? Moje ostateczne uderzenie kolanami na ryj! I mało kto wie, ale panowie nagrali nawet drugą część, ale Zony ogólnie stwierdził, że pójdzie na swoje i rozwijał swój kanał na YouTubie, na którym zgromadził aż 330 tysięcy subskrypcji i 38 milionów wyświetleń. Zony oczywiście miał też inne kanały na YouTubie, a w przypadku Zonego warto też wspomnieć o tym, co robił przed internetem. Był pływakiem przez 11 lat od stycznia 2005 do grudnia 2015. Niestety Zony przestał pływać z powodu kontuzji nadgarstka i że ogólnie po prostu z tego ciężko wyżyć. Nie pływam dlatego, że pieniądze są chuje. Miałem chujowego trenera. No więc gdyby nie kontuzja Zonego w 95. A swoje pierwsze streamy odpalił już w marcu 2018. Zony szybko wybił się na Twitchu za pomocą swoich poprzednich osiągnięć, a swoje 100 tysięcy followów zdobył już w czerwcu 2019. Aktualnie ma ich aż 850 tysięcy. Na swoich streamach głównie gra w takie gry jak Fortnite, Minecraft, Counter-Strike, no i oczywiście League of Legends. Oprócz oczywiście grania w gry, on mi się po prostu kojarzy z byciem takim dobrym ziomkiem. Ale jaka jest dla ciebie taka najważniejsza rzecz, jaką streamer może osiągnąć? Zrobiłem listę top 5 właśnie osiągnięć Zonego i zobaczymy, czy może to, co pomyślałeś, się sprawdzi. Gorzej, jak do mnie to mówisz, to wtedy jest źle. No i na miejscu 5, mokry sen każdego Polaka, czyli nie życie od 10 do 10. No ogólnie takie spełnienie się finansowe. Zony na podcaście z Sucharem wspomniał, że jego najważniejszym takim celem w życiu było kupienie mieszkania. Ja aktualnie mam 4 mieszkania we Wrocławiu, jedno teraz będę to sprzedawał. Dla rodziców kupiłem chatę. Numer 4 wygrana z Holakiem. No i żeby się ciągnął fałszywiec. Jest wielki nadmuchany. Ty wyglądasz jak ponton i co? No Zony ogólnie po prostu dostał jedną misję, rozgrywać krewetę. I wygrał z nim w drugiej rundzie przez TKO. Numer 3 osiągnięcia w Fortnite. Zony ma na swoim koncie wygraną w kilku turniejach, takich jak win na turnieju streamerów. A to tak nie można? Czy można? Mam cały team na sobie, no nie. Powaliłem gruda i jeszcze jakiegoś drugiego! No i wygrana na finale Polska-Rosja. Malowa. One świeżo podniesione, nas! Trap! Mam go! Jego mam, boxe. Yes! Let's go! BL Guru! Ogólnie taki top 1 stream Zonego właśnie był z Fortnite'a. No wtedy po prostu jakby ten koncert Eminema, nie? Numer 2, zrobienie przeróżnych wirali. No zaczynając od takich rzeczy jak kolanami na ryj, po esse. Chyba jak ja mam esse, ziomuś. No nie wiem, masz pizdę. A widać mnie? Miałeś nie pić, odłóż to. Nie piję już, ale zobacz jaką mam esse. No i też jak Zony rozbił bank na TikToku i generował wszystkim niki. Wygenerujesz nick dla mojego kolegi, ma na imię Olek i bardzo lubi mydło. Mydlany Oluś, pozdro. Siema, wygenerujesz nick Mateuszowi, który wali kryształ. Kryształowy Maty, pozdro. Cześć Zony, mam dziś urodziny i mam na imię Konrad, wymyślisz nick. Konrad, mam urodziny. Dobra, nie, dzięki. No i na miejscu pierwszym osiągnięcia pływackie. Moim zdaniem mało kto może się pochwalić takimi rekordami. On na swoim koncie 2 rekordy Polski na 800 i 1500 metrów w stylu dowolnym. Zdobył on w 2008, no więc ogólnie Zony stał po prostu na takim topowym poziomie. A czy znasz wszystkich wrogów Zonego? Przesiedziałem te gorsze momenty w jego karierze i zrobiłem taką listę top 5 największych wrogów. A na miejscu 5 pani Miodek. No jest ona znana ogólnie z akcji na trybunach z Paukersonem, no i ze swojej ogromnej kariery w Berlinie. Jak Zony wchodził z nią w związek, to jej PR był w okropnym stanie. I mnie to ciekawi z twojej perspektywy, jak to było zacząć związek z kobietą, która była jakiejś prostytutką. Ja chyba miałem tak trochę w to wjebane. No i ogólnie musiał on się później przez to zmagać z przytykami od widzów. Śmiali się, że no wiecie, jest kur***ą. No, kiedyś ci oglądałem, byłeś fajny, miałeś fajną dziewczynę, a teraz jesteś z kur***ą. Ludzie gdzieś dogryzali na czacie, no to tak mówię, trochę przejebane jednak, nie? Mija trochę czasu i Zony wrzuca bombę. Po prostu nie dogadywaliśmy się ostatnio. Postanowiliśmy, że po prostu się rozstajemy. Nie wspominam. Już zapomniałeś. Tak. No trudno, no.
Serce nie sługa. Numer czwarty, Gierczak. Zony stoczył swoją pierwszą walkę z Disem. Ogólnie Zony orał Gierczaka na konferencjach. Robię to też dla swojej publiki i wydaje mi się, że dla nich to jest okej. Okej. Odpalił się trochę na niego na face to face. Niezła próba. Niestety przegrał on tę walkę przez jednogłośną decyzję sędziów. Podczas walki dostał w głowę i zaraził się Gierczycą, przez co później podejmował dziwne decyzje. No ogólnie Zony był przez chwilę zdołowany wynikiem walki, ale widzowie podnieśli go z tego dołka. No właśnie, a propos widzów, są te lepsze i gorsze momenty. I na miejscu trzecim jesteście wy, widzowie. Zony ogólnie podejmował wiele ryzykownych decyzji w swojej karierze, przez które musi zmagać się z przeróżnymi komentarzami. No i Zony po prostu zaczął się wyzywać z widzami, wrzucił zdjęcie krecika na swój profil. Jakiś ziomek, którego wyzywa, ma 19 tysięcy polubień pod tym, nie? Gdzie Zony ma 4, więc zmaga go cały Twitter. Jak wchodzą takie bakterie, no to szybka eliminacja, no. Mam takich użytkowników. No więc widać, że po prostu Zonego to bolało, a przez to Net napisał, że musi sobie zrobić przerwę od Twittera. I popełni on wtedy jeden z największych błędów, czyli pokazanie widzom, co go po prostu boli. No wiadomo, jak pokażesz komuś, że coś cię ruszyło, to ludzie po prostu zaczną wtedy na to najeżdżać. No co zrobisz, nie? Ja kiedyś faktycznie odpalałem się z tego Fortnite'a, ludzie się cieszyli, że ja jestem odpalony, wiesz. A teraz jakiej gry nie odpalę, znajdą się coś narzekacze, kurwa, znowu to, ja pierdolę. No bo to mi się też przez to odechciewa, nie? Numer drugi, Jeziorowska. Unikałem trochę tego wątku, ale cofnijmy się trochę w czasie. Zony kiedyś na podcaście zdradził, że nie przeszkadzałaby mu dziewczyna z OnlyFansem. Chyba wtedy każdy to odbierał po prostu jako taki żart. A mógłbyś mieć dziewczynę, która właśnie ma OnlyFans na przykład? To trzeba hardcore. Walisz się cukinią po p***e. Ale to jest taki as w rękawie, jak już się wszystko kończy, to wtedy mówisz, dobra kurwa, wystawiam rakietę na OnlyFansa i się je... Nie? Ale jak ogłosił związek z Jeziorowską, to po prostu zaczęły się dymy, nie? Zadymka! Internet zaczął wypominać te decyzje Maćkowi, stawiając zdjęcia i oferty, jakieś zdjęcia ze Złomkiem. No Zony później odniósł się do tej oferty, że to były ruchy poprzedniego menadżera. Ja to w sumie kupiłem, nie wiem jak wy. No tym razem widać, że po prostu widzowie stracili do niego trochę szacunek za to, co robi. I od tego największego Sigmy przeszedł on do po prostu Kukolda. No ale właśnie, stąd pytanie do was. Bylibyście w stanie być z OnlyFansiarą? No nie wiem, jakby zdjęcia mojej dziewczyny kosztowały tyle co pizza, to mi smutno było. Bo wiesz, bo ktoś powie, a bo twoja dziewczyna ten, sprzedaje zdjęcia. No tak, no ale ja mam za darmo. No i na miejscu pierwszym, Claudia Croft. Zona ogólnie za przekleństwa stracił swój kod Fortnite. Proszę nie przyklinać, śmieciu pie... I wpadł wtedy na sprytny plan, żeby napijać kaskę na kodzie Claudii. On jej coś za to rzuci na jakąś operację nosa, zębów, na wakacje. No i kod zaczął generować ogromne zyski, a wiadomo, gdzie ogromne zyski, tam ogromne problemy. To się równa 323 tysiące minus te moje 178 tysięcy, które łącznie otrzymałem, to się równa, że Claudia sobie przywłaszczyła około 150 koła. Faktycznie, nic nie ukradła. No i Claudii po prostu odpało, zaczęła zatajać wypłaty przed Zonym. Próbował on się z nią kontaktować, no ale niestety miała ona wtedy ważniejsze rzeczy na głowie. Operacja psa 3 miesiące. No tak było, nie zmyślam. Ale jak wyciekło to do Neta, to próbowała ona to cofnąć. Na szczęście PayPal to zablokował. Kamień z serca, kaska uratowana. Także w skrócie, Farmazon, zatajona kaska. Wydaje mi się, że ona unika płacenia też podatków. No i z tego, co mi aktualnie wiadomo, to sprawa skończyła się w sądzie. Wiesz co, no ja wszystkie papiery, które miałem poskładać, to złożyłem, ale co z tego wyniknie, to nie wiem. No i przejdźmy teraz do najciekawszego. Jak myślisz, ile zarabia taki streamer pokroju Zonego? 10 tysięcy, 100, milion? No ogólnie z wycieku danych możemy zobaczyć, że od 2019 do 2021 Zone zarobił $416 tysięcy. No jest to tak około 1 665 000. No i w 2022 możemy zobaczyć, że zarobił prawie $23 tysiące, ale w tym roku Zone też zlikował, ile zarobił z jednego miesiąca podczas generowania ników. Aha, 35 tysięcy złotych. No więc w 2022 zarobił on 128 tysięcy złotych. W 2023 zarobił on prawie $19 tysięcy, co daje nam 76,5 tysiąca. No i w 2024, no Zony wtedy ogólnie mało streamował, wyciągnął po prostu 7 tysięcy złotych. No jak to wszystko zsumujemy, możemy wyliczyć, że od 2019 do 2024 zarobił on 1 877 000. No jak dorzucimy do tego pieniądze z kodu z Fortnite. Te kody twórcy dawały po kwoty spokojnie powyżej bańki. Więc po prostu dorzucając milion mamy 2 877 000. Ile zarabiasz? Miałeś być szczery. No ze 100 koła. A sam Zony dorabia teraz, werbując, nie wiem jak to miło powiedzieć, kurtyzany, młode biznespęki. TF. No i właśnie, możemy teraz zobaczyć niestety ten taki upadek Zonego. Widać, że on po prostu teraz farmi siano. Jak przyjrzymy się jego kanale na YouTubie, to wrzuca on po prostu tam K-dropa. No z perspektywy widza to wygląda chuj. No i posmakował on też w cyklu i powoli zmienia się w doktora Mundo. Strzygawki są, bandaże są,
Doktor Mundo, jest. Czy Zony się ogólnie z tego podniesie? No niestety, na to będziemy musieli zaczekać.